Witam na Lootboxie, a w dzisiejszym odcinku Sons of the Forest z nowymi zdjęciami oraz zapowiedzią traileru, GTA San Andreas VR zapowiedziane, fani serii nareszcie mogą doświadczyć jak to jest być w gangu CJ'a na własne oczy. Steam ujawnia nową markę wydawniczą Sony, znany raper tworzy muzykę do Grand Theft Auto. To i jeszcze kilka pomniejszych newsów omówimy sobie dzisiaj, a w tym czasie możecie zostawić łapkę w górę, a ja już nie przedłużam, no to co? Zaczynamy! Po najlepsze ceny gier gorąco zapraszam na stronę eneba.com, a gdy użyjecie kodu Lootbox wydacie jeszcze mniej siana. Wszystkie potrzebne linki macie oczywiście w opisie. Jak można się spodziewać po grze, która zapoczątkowała gatunek survivalowy w otwartym świecie, The Forest odniósł ogromny sukces. The Forest jest to produkcja survivalowa, która sprzedała się w ogromnych ilościach i jest to po prostu niewiarygodne, a jego sukces sprawił, że kontynuacja jest niemal pewna. A ta właśnie kontynuacja, Sons of the Forest, została ogłoszona już w 2019 roku, a datę premiery ogłoszono rok później. Endnight Games skupiło się na tym, czego chcieli ludzie, czyli mroczny tytuł survivalowy z otwartym światem, z nowymi wrogami i ciekawymi miejscami do odkrycia. Najnowszy zwiastun dał wiele kuszących wskazówek, przykładowo czego możemy spodziewać się w produkcji, a jeśli tego nie wiedziałeś i masz ochotę zagrać w tą produkcję, to polecam sobie nadrobić. 2021 prawie dobiega końca i od prawie roku nie ma żadnych wiadomości na temat tytułu. Ludzie czekali, czas sobie mijał i teraz nareszcie coś zaczęło się ruszać. Moim zdaniem, skoro przez tak długi czas nic się nie działo, to więcej sensu ma opóźnienie gry Sons of the Forest, a prawdopodobnie powodem jest pandemia, która bardzo mocno uderzyła w branżę przez ostatnie 1,5 roku, ale no nie wiemy tego na pewno. Ale chwila, moment, bo teraz możecie zapytać się, o co chodzi z tym opóźnieniem. W tweetie z ogłoszeniem stwierdzili, że chociaż chcą wypuścić grę w tym roku, potrzebują więcej czasu i przesunęli datę premiery na początek do połowy 2022 roku. Endnight Games potrzebuje więcej czasu, aby dopiec majstersztyk. A dodatkowo warto powiedzieć, że załączyli kilka fotografii, na których możemy zobaczyć, jak sobie dotychczas radzą. A prezentują się one naprawdę pięknie. Widać, że nie owijali w bawełnę i skupiali się na stworzeniu idealnego zastępstwa The Forest. Mają jeszcze oczywiście czas, aby wszystko dopracować, lecz już teraz grafika wygląda niesamowicie. Ale w sumie teraz tak sobie myślę, że z drugiej strony ogłosili również zwiastun, co jest przynajmniej dobrą wiadomością, prawda? Ze względu na wielkość sprzedaży i sporą liczbę stałych graczy, łatwo można sobie wyobrazić dość dużą rzeszę fanów, którzy będą wspierać twórców Sons of the Forest. Chociaż sam gatunek survivalowy w otwartym świecie jest w tym momencie nieco rozwinięty, to trzeba przyznać, że to właśnie Endnight Games wymyślił ten gatunek, więc dlaczego nie mieliby mieć szansy, żeby sprawdzić, czy uda im się 2 razy zdobyć złoto? Musimy zobaczyć. Oczywiście nie liczę tutaj survivalu z Minecrafta, ale to, co przeżywaliśmy w The Forestie, to były magiczne czasy. Na pewno nie jeden z was się teraz ze mną zgodzi i w obecnym momencie nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na zwiastun. Ale powiem wam szczerze, że nie tylko na ten zwiastun warto czekać, bo niedługo wydarzy się coś, co zmiecie inne VR-y z planszy. Oczywiście żartuję, ale będzie to coś, czego jeszcze nie było. Mam takie pytanko. Lubicie GTA San Andreas? Zakładam, że zdania będą podzielone, bo jedni przeszli pewnie kilkanaście razy, nie grali ze względu chociażby na grafikę i czekają na definitywną edycję, a inni po prostu przeszli raz, może dwa i podoba im się produkcja. No dobra, a mieliście może styczność kiedyś z VR-em? Bo ja nic nie mówię, ale możliwe, że dojdzie do połączenia. No niech będzie, już wam mówię co i jak. Ostatnio dużo dzieje się wokół GTA Trilogy i dobrze, bo to daje jeszcze większy rozgłos. Zakładało się, że Rockstar pracuje tylko nad tym, ale jest jeszcze jeden projekt. Co prawda można go podpiąć pod trylogię, ale wiecie jak jest. I nie myślcie sobie, że działają nad nim sami. Nigdy nie zgadniecie kto, a raczej jaka firma im pomaga. Facebook. To oni współpracują z gwiazdami rocka, aby opracować GTA San Andreas VR. Jest natomiast jeden haczyk, ponieważ tytuł na początku będzie dostępny jedynie na urządzenie Oculus 2. Cała zapowiedź odbyła się niedawno na konferencji Connect i po samych zapowiedziach możemy liczyć na coś ogromnego. Dziś na konferencji Connect ogłosiliśmy, że klasyczna gra Rockstar Games Grand Theft Auto San Andreas jest w trakcie rozwijania dla Quest 2. Poznaj nową perspektywę Los Santos, San Fierro i Las Venturas, doświadczając ponownie lub po raz pierwszy jednego z najbardziej kultowych otwartych światów gier. To projekt, nad którym pracujemy od wielu lat i nie możemy się doczekać, aby pokazać wam więcej. Niestety, lecz ku zdziwieniu wielu, nie otrzymaliśmy żadnego fragmentu rozgrywki, chociaż w sumie na upartego możemy coś wykminić. Na YouTubie znajduje się już fanowski film, który przedstawia jak może wyglądać produkcja. Autorem jest James Elroy i nie da się ukryć, że prezentuje się to trochę mimicznie, ale jest opcja, że lekko przypomina oryginał. W sensie wiadomo, wiadomo, grafika będzie już odświeżona, więc wszystko będzie ładniejsze. No i jak wrażenia? Kupicie specjalnie Oculusa, aby ograć produkcję, czy poczekacie, aż będzie możliwość odpalić VR-a z kompa? Dajcie znać w komentarzach. PlayStation bije obecnie rekordy dzięki PlayStation 5, ponieważ konsola nowej generacji nadal sprzedaje się na całym świecie prawie rok po premierze. Jednak chociaż wojna konsolowa pozostaje największym priorytetem, to firma Sony skupia się również na osobnej platformie. PlayStation coraz bardziej skupia się na środowisku gier na PC-cie, a firma publikuje na platformie coraz więcej swoich największych ekskluzywów. Aby urozmaicić ten wysiłek, PlayStation uruchomiło nową etykietę, jeśli można to tak nazwać. Panie i panowie, przedstawiam wam PlayStation PC, markę, którą Sony będzie wiązać ze wszystkimi swoimi produkcjami, aby wprowadzić gry z PlayStation 5 i PlayStation 4 na platformę PC. Etykieta pojawi się już w oficjalnych komunikatach PlayStation. Po raz pierwszy zauważono to na Steamie, gdzie Days Gone zaktualizowano do wersji PlayStation PC. Wcześniej ta produkcja była wymieniona pod wydawcą PlayStation Mobile. Etykieta PlayStation Mobile była po prostu dostępna dla Sony, gdy zdecydowano się rozpocząć eksperyment z portami PC. Chociaż przejście na markę PC z Mobile nie ma żadnych bezpośrednich konsekwencji, to ta decyzja ma wyraźne znaczenie. Owe działania dotyczące zmiany etykiet pokazują, że przynajmniej PlayStation nie wycofuje się ze swojej decyzji. W przeciwnym razie mogłoby utknąć z etykietą PlayStation Mobile. Ogłoszenie portu God of War na PC jest kolejnym dowodem na oddanie tej platformie. Pamiętam jeszcze, jak parę lat temu samo powiedzenie, że gra PlayStation pojawi się na PC-cie, wywoływała śmiech. A teraz, teraz to przyszłość, moi drodzy. Gier pojawiać się będzie coraz więcej i tylko czekać na wyniki sprzedażowe. Jakiś czas temu głośno było o nadchodzącej gierce Multiversus, czyli jednej wielkiej bijatyce, w której pojawią się najpopularniejsze postacie z marek firmy Warner Bros. Teraz jeden z najbardziej rozpoznawalnych zawodników serii Super Smash Bros. Wrzucił na Twittera zdjęcie ekranu wyboru wojowników. Fotografia szybko zniknęła z sieci, ale widać było na niej Batmana, Gandalfa, Kudłatego, Fina oraz psa Jake'a spory na przygodę, Ricka Sancheza oraz królika Baxa. Według tego gościa produkcja będzie free to play i wyjdzie na wiele platform, z czego obsługiwać będzie także crossplay. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo ta gra może nieźle namieszać w sieci, lecz musimy chwilę poczekać na nią, prawda? Tak samo jak w sieci może namieszać to, co zrobił ostatnio znany raper. Spekulacji co do nadchodzących tytułów od Rockstar jest wiele, ale to stało się oficjalnie w momencie, kiedy Snoop Dogg, którego nie trzeba nikomu przedstawiać, udzielił wywiadu magazynowi Rolling Stone, w którym została poruszona kwestia tego, czym obecnie zajmuje się znany raper i producent Dr. Dre. Wiem, że jest w studio, wiem, że robi muzykę, a część tego, co robi, jest związane z grą GTA, która ma dopiero wyjść. Myślę więc, że to będzie sposób, w jaki jego nowa muzyka zostanie wydana, poprzez grę GTA. No i po tych słowach internet oszalał. Pojawiały się pytania, czy chodzi o GTA 6, a może o GTA The Trilogy Definitive Edition. Tak naprawdę ciężko powiedzieć, o jakie Grand Theft Auto chodziło Snoop Doggowi. Zarówno Rockstar, jak i Dr. Dre nie skomentowali tej sprawy, mimo próśb dziennikarzy Rolling Stone. Pozostają nam zatem spekulacje i być może utwory z jego nadchodzącej płyty zatytułowanej Detox pojawią się w którejś z nowych aktualizacji do GTA Online, bądź też w wersji GTA 5 na konsole nowej generacji. A ja wam powiem szczerze, że nie stawiałbym na żadne GTA 6 czy tam GTA Trilogy. Dużo osób się gwałtownie napala na właśnie takie pomysły, ale myślę, że niedługo pojawi się po prostu kilka z jego nutek w radiu GTA Online. Dzięki za oglądanie materiału, zwijam się, serwus!